No okej, cześć, witajcie, witajcie w kolejnym odcinku o Minecraft. Teraz zaprezentuję wam, kim jest Herobrine. Herobrine to stwór dodany prawdopodobnie przez Notcha do gry. Według legendy chodzi po naszym świecie, obserwuje nas, buduje własne budowle i stara się przed nami kryć. Czy Herobrine istnieje? Jest tak naprawdę to rzecz niewiadoma. Jednak są modyfikacje dodające Herobrine'a do Minecrafta, które wam potem przedstawię. Teraz opowiem wam legendę o chłopaku, który spotkał Herobrine'a. Pewien chłopak grał na serwerze. Grał na serwerze Tywin, więc wszystko było dookoła zaćmione. Na początku wszystko wyglądało normalnie. Zciął drzewo, zrobił stół rzemieślny i zrobił sobie siekierę. Potem ujrzał za drzewa jakąś postać. Myślał na początku, że to jest krowa i pobiegł za nią na skórę na zbroję. Jednak to nie była krowa. Jakiś dziwny stwór popatrzył się na niego, po czym zaraz odwrócił się i zniknął. Chłopak momentalnie chciał go poszukać, jednak to nic nie dawało i on się cały czas przed nim krył. Po dłuższej rozgrywce na świecie chłopak znajdywał piramidy, tunele w ścianie, 2x2, TNT, domy, drzewa bez liści. Chłopak wiedział po prostu, że nie jest w swojej grze sam. Udał się więc prędko na fora, by spytać się, czy ktoś jeszcze widział pseudogracza. Od tego czasu na serwerze nastała wielka cisza. Po jakichś paru tygodniach ludzie napisali, że także widzieli Herobrine'a. Jednak nikt nie był świadomy wtedy, kim to tak naprawdę ten ktoś jest. A jest to tak naprawdę zwykły Steve, tylko z białymi oczami. Parę miesięcy potem zostało napisane, że Herobrine został usunięty z gry. Sam Notch jednak przyznał, że Herobrine to był tylko żart, a ten nigdy nie miał istnieć. Pierwsze ukazanie Herobrine'a ukazało się 2010 roku w sierpniu. Ten ktoś wtedy budował sobie dom w ziemi i w pewnym momencie na schodach ujrzał jakąś postać. Wtedy ze strachu momentalnie wyłączył Minecrafta, po czym włączył całkiem inną grę. Jednak nikt tak naprawdę nie wie, kim jest ta tajemnicza postać. Czy tak naprawdę istnieje, wytłumaczę wam teraz. Pierwsze pojawienie się Herobrine'a ukazało się w 2010 roku. Jednak dla Notcha nie jest żadnym problemem podmienić teksturę z kolorowego na białą. Prawdopodobnie w ten sposób powstał Herobrine. W Minecrafcie istnieją także małe piny, składające się każdy z dwóch różnych liter. I akurat idzie z nich tak, że złożyć słowo Herobrine. Tak jak tutaj he, ro, by, in. I to, że z takich pinów idzie złożyć słowo Herobrine, to jest jednocześnie małym kawałeczkiem tej legendy. Potem jednak ludzie się dowiedzieli, że Herobrine to było zwykłe kłamstwo i żart Notcha, a ten nigdy nie miał istnieć. Jednak istnieje taki totem, który dodaje Herobrine'a do naszej gry. Składa się on z kółka złotych bloków, czterech pochodni z redstone'a, zamszonego bruku, takiego netherlaka i to podpalić. Jednak trzeba mieć modyfikację, która doda wtedy Herobrine'a do naszego gry. Istnieje także komenda, która przywołuje Herobrine'a i mnóstwo małych zombiaków, które potem nas zaczynają atakować. Przez Herobrine'a do tego czasu są ludzie, którzy się nawet nie wierzą, że Notch usunął Herobrine'a.
Są tacy, co wierzą, że został usunięty, ale kiedyś istniał. A niektórzy ludzie boją się nawet odpalić przez niego Minecraft. Jak wiadomo, legenda nigdy nie wie się, czy jest to prawdziwa, czy jest ona obwalona, oszukana, czy jakaś całkiem inna. Okazuje się czyli, że Herobrine istnieje, jednak tylko na modach lub na komendach. To by było na wszystko. Jeśli film Ci się spodobał, to postaw lajka w górę, a jeśli też nie, to będę wiedział, że Was takie legendy nie interesują. To jest na wszystko. Do zobaczenia w następnym odcinku.